2019 roku wraz z premierą Mazdy 3 w tej japońskiej marce rozpoczęła się rewolucja. Wykonanie tych samochodów weszło na jakiś niebotyczny poziom. Stały się jeszcze piękniejsze. Zostały w końcu dobrze wyciszone. Brakowało im jednej rzeczy, to jest mocnych silników. Dość powiedzieć, że nawet najmocniejsza wersja każdego z modeli nie osiągnęła chociażby 200 koni. Dzisiaj z modelem CX-60 Mazda przekracza nie 200, a od razu 300 koni mechanicznych. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że jest to najmocniejszy samochód w historii tej japońskiej marki. Czy jest to także samochód, którego naprawdę powinny zacząć się bać modele premium? Zapraszam na test. Dla formalności, cześć wszystkim. Jest i ona, wyczekana, wytęskniona Mazda CX-60. Na szybkości tylko wspomnę, że jeśli chcielibyście zobaczyć taki troszkę inny materiał, to jakiś czas temu nagrałem z Michałem z Mazdy Bołtowicz, który te samochody sprzedaje, odcinek właśnie o CX-60. Zobaczcie sobie go, żeby mieć trochę informacji takich od drugiej strony, czyli z punktu widzenia sprzedawcy, bo myślę, że to jest fajny odcinek. On zebrał fajne opinie, więc myślę, że warto, ale już nie przedłużam, bo mamy dzisiaj o czym gadać, także jedziemy. I muszę powiedzieć na początek, że ja tym modelem jestem zbulwersowany, tylko jeszcze nie wiem, czym konkretnie. Bo po pierwsze, ktoś zrobił SUV-a, którego ja naprawdę bym chciał. Do tego stopnia, że jakbym mógł, to bym go kupił. Po drugie, Mazda 3 nie jest już moim wyznacznikiem odnośnie nagłośnienia w samochodzie. Pomijam oczywiście samochody za 1 000 000 złotych. Mówimy o normalnych autach. Po trzecie, no w końcu wszedłem w konfigurator. Ale o tym później. Więc łatwo nie jest. Ale do rzeczy. I tą właśnie pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć dla siebie, czy jakby ktoś się Was pytał, to CX-60 to faktycznie nie jest żadne CX-5 na sterydach. To jest zupełnie nowy, zbudowany od podstaw model i oczywiście bardzo dobrze. Co bowiem możecie mieć na przykład pod jego maską? W sumie nie tylko, ale przyjmijmy tak umownie. Nie ma tego dużo, bo na ten moment jest to wersja plug-in hybrid, czyli taką, jaką dostałem do testu. I teraz posłuchajcie. 2,5-litrowa wolno ssąca benzyna o mocy 191 koni mechanicznych połączona z silnikiem elektrycznym, który ma bagatela 175 koni mechanicznych. Łączna moc takiego układu to 327 koni mechanicznych i 500 Nm. Jak to się przekłada na osiągi? No to ten najważniejszy, do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 5,8 sekundy. A ograniczona prędkość maksymalna to 200 km na godzinę. Drugą jednostką, którą możemy już zamawiać, jeszcze nie możemy odebrać, nie ma jeszcze takich aut testowych, ale jest to diesel w dwóch wariantach, z napędem na tył, zwróćcie uwagę, o mocy 200 koni mechanicznych i z napędem na 4 koła o mocy 254 koni mechanicznych. I teraz zobaczcie, co robi Mazda. W dobie, gdzie większość marek robi silniki jak najmniejsze, najczęściej to jest 1.2, 1.4, 1.5, to są silniki doładowane. Najczęściej same benzyniaki albo najchętniej hybrydy, prąd, wiadomo. Co robi Mazda? Tworzy platformę, aby zaprezentować nam SUV-a, który będzie miał na przykład napęd na tył, diesla, co tak jak mówię praktycznie już się nie zdarza, ale jaki to jest diesel? Ma 6 cylindrów i 3,3 litra pojemności. Chcecie CVT? Proszę bardzo, ale idźcie sobie do innego salonu, bo nie tu, normalna, klasyczna, 8-biegowa skrzynia biegów. No nie wiem, co można zrobić bardziej, aby ktoś powiedział o Tobie, że idziesz pod prąd albo nie idziesz ślepo za tłumem. Ja właśnie Mazdę za to zawsze ceniłem. To jest marka, która robi samochody po swojemu. Nawet jeśli w jej władzach są panowie, którzy mają plakietkę Toyota, też mają hybrydy i tak dalej, to Mazda nadal jest indywidualistką. I super. Dla formalności jeszcze dodam, że wariant plug-in hybrid występuje tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła. A w żadnej z wersji, czy to plug-in, czy to diesel, nie ma skrzyni manualnej, jest tylko 8-biegowy automat. To jest ten sam automat dla wszystkich wersji silnikowych. W tym momencie byłoby warto powiedzieć coś o pieniądzach, ale zanim przejdziemy do tych smutniejszych tematów, to zacznijmy od weselszego, mianowicie od partnera dzisiejszego odcinka, czyli Letyshops. A czym ten serwis jest? Letyshops to serwis cashback, z którego sam korzystam już od ładnych paru miesięcy. A tak się składa, że trwają już wyprzedaże z okazji Black Friday.
Teoretycznie dzięki tym wyprzedażom możecie zrobić najtańsze zakupy. Natomiast dzięki Letyshops te zakupy będą jeszcze tańsze. Z Letyshops współpracuje aktualnie już prawie 3000 sklepów, na przykład MediaMarkt, w którym w tej chwili znajdziecie powiększony cashback nawet do 8,6%. Wystarczy, że przejdziemy sobie do sklepu, cashback się szybko aktywuje i wyszukujemy sobie produktu, który nas aktualnie interesuje. Następnie dodajemy do koszyka, dokończamy zakup i czekamy na zwrot. To tyle. Jak to działa? Otóż Letyshops to serwis cashback, który otrzymuje prowizję za każdą sprzedaż dokonaną przez ich stronę. Co robi dalej? Otóż jakieś 50-70% z tej prowizji oddaje nam. Oddaje ją właśnie w postaci cashbacku, ale co ważne, nie są to żadne bony, jakieś punkty, tylko są to prawdziwe pieniądze, które możecie wypłacić albo na swoje konto, albo na konto PayPal. Pamiętajcie zatem, aby po obejrzeniu tego filmu koniecznie kliknąć w linki, które macie w jego opisie i po prostu cieszcie się tańszymi zakupami. No i dobra, wracamy do CX-60 i zatrzymajmy się na chwilę nad tematem plugina i w ogóle prądu w tym aucie. Tak jak powiedziałem, sam silnik elektryczny generuje 175 koni mechanicznych. To jest naprawdę dużo, natomiast bateria, którą znajdziemy w tym aucie, to prawie 18 kWh. Co znowu, jak na plugina, jest całkiem dobrym wynikiem. Jak to się przekłada na codzienną jazdę? Jak twierdzi Mazda, po pełnym naładowaniu możemy tutaj na samym prądzie pokonać ponad 60 km. Jak twierdzę ja, w taki sposób faktycznie pokonamy jakieś 50 do 60 km w zależności od warunków i w zależności od tego, jak będziecie traktowali prawy pedał. Ale oczywiście te 50-60 to jest dobry wynik jak na plugina, bo to jest mniej więcej taki dystans, jaki każdy potrzebuje na codzienne dojechanie, nie wiem, do pracy, do przedszkola, do szkoły, powrót do domu. Jak macie wallboxa, to taką baterię naładujecie w jakieś 2,5 godziny, co również jest wynikiem całkiem sympatycznym. A jak to się przekłada na codzienną jazdę? No i właśnie, ten samochód waży ponad 2 tony. To jest naprawdę kawał auta. Ma ponad 300 koni. No i nikt z Was nie zgadnie, jakie wyniki odnośnie spalania ja tutaj osiągałem, szczególnie w mieście. Ja sam nie zgadłem. A konkretnie, na trasie gdzieś pod miastem, jadąc te przepisowe 90 km na godzinę, spalałem około 6,5 litra. Ale to jest do uwierzenia. Ekspresówka jakieś 7,5, autostrada 8,5 do 9. To jest też wynik dobry, ale szczęka od tego nie opadnie. Natomiast od czego opadła mi szczęka? Ja tym samochodem w Warszawie, i nie wiem jak ja to zrobiłem, osiągałem spalanie rzędu 8-8,5 litra. To jest wartość, jaką ja miałem w Mazdzie 3, którą jakieś 3 lata temu jeździłem. I tak jak mówię, nie wiem jak ja to zrobiłem, czy może bardziej nie wiem jak zrobiła to Mazda. Ważna rzecz, zaznaczam, ja mówię o spalaniu po wyczerpaniu baterii. Ona oczywiście w 100% się nigdy nie wyczerpuje, bo musi to działać na zasadzie hybrydy, czyli wspomaga właśnie ruszanie, gdzieś tam jazdę w korku i tak dalej, więc jakiś procent ona sobie zawsze zachowuje, ale i tak, taka moc, taka wielkość samochodu, miasto, 8-8,5 litra, wynik dla mnie rewelacyjny. Bo zupełnie się czegoś takiego tutaj nie spodziewałem. No ale jak jesteśmy w tym miejscu, czyli przy silniku, skrzyni, osiągach, to powiedzmy sobie o pierwszej wadzie, która rzuciła mi się w oczy podczas jazdy tym modelem. I jest to pewne zachowanie skrzyni, która chyba też troszkę, tak jak w Mazdzie 3, pomimo że to jest nowa skrzynia, 8-biegowa, a nie 6, potrafi czasami zgłupieć. O co mi konkretnie chodzi? Ona po prostu potrafi czasami szarpnąć. Tylko ja nie znam reguły, bo to czasami może być, powiedzmy, przy przełączaniu z jedynki na dwójkę, czy przy redukcji z dwójki na jedynkę. Czasami mam wrażenie, że po prostu podczas dynamicznej jazdy ona czasami zwariuje, potrafi szarpnąć. I druga rzecz, na którą też zwróciłem uwagę, to czasami takie dziwne dźwięki dochodzące, mam wrażenie, że z układu elektrycznego, nie wiem z czego konkretnie, nie umiem tego zlokalizować i też znowu znaleźć jakieś reguły, więc nie powiem Wam, co to jest, ale czasami coś takiego tutaj słychać i słychać też pewne, nie wiem, wycie przy takim mocnym przyspieszaniu. To jest taki trudny troszkę do charakterystyki dźwięk, ale coś takiego jest i to są te dwie wady, które rzuciły mi się w oczy czy w uszy podczas testowania tego samochodu. A, no i jest jeszcze jedna rzecz. Ten samochód ma bardzo dużą moc. Jeśli chcielibyście taką moc wykorzystywać do bardzo dynamicznej jazdy, to na pewno rzuci Wam się też w oczy to, że tutaj jest dosyć spory lag, czyli naciskacie gaz do dechy, szczególnie jak jedziecie w trybie normal i musi chwila minąć, zanim wystrzelicie jak z procy. 5,8 do setki, czyli wartość wow, no ale musi minąć chwila, żeby to się po prostu zaczęło.
Tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ten samochód na przykład w tym miejscu ma przełącznik do trybów. Mamy tryb normal, mamy tryb EV, czyli do jazdy na prądzie, mamy tryb off-road i mamy tryb sport. Te tryby, oprócz oczywiście trybu elektrycznego, różnią się od siebie mniej więcej kolorem podświetlenia zegarów, czy podświetlenia i wyglądu zegarów. Czemu? No bo tryb off-road, come on, to nie jest samochód do jazdy w terenie. Chociażby czemu? Chociażby dlatego, że jego prześwit to 170 lub 175 mm w zależności od rozmiaru kół, które będziemy tutaj mieli. No ale jest to wartość jak na SUV-a nieduża. Wystarczy wspomnieć, że CX-5 ma około 2 cm większy prześwit, więc to nie jest żaden samochód w teren, mimo trybu off-road, mimo napędu na 4 koła. Dodam też, bez wchodzenia w szczegóły, stałego napędu, bo to nie jest tak, że jedziecie cały czas z napędem na przykład na przód, a tył dołącza się tylko czasem. Jest to tutaj tak zrobione, że nazwijmy to, nie chcę rozwijać dyskusji, bo odcinek by zajął 50 minut, ale jest to, powiedzmy, napęd stały, więc duży plus. Ale wracając do tego, o czym mówiłem. Są te tryby, w pewien sposób tryb sport potrafi tego laga zmniejszyć, bo po prostu jedziemy na wyższych obrotach, to wszystko działa szybciej, więc skrzynia również będzie działała szybciej. Tylko na co ja chcę Wam zwrócić uwagę? Mimo tej wielkiej mocy, mimo świetnych osiągów, mimo napędu na 4 koła, nastawcie się, że CX-60 to nie jest samochód do szybkiej jazdy, czy szybkiej i sportowej jazdy, bo on nie po to jest. To jest tak, jakbyście, nie wiem, poszli na dyskotekę, żeby posłuchać muzyki. Albo pojechali na wakacje z całą rodziną do Chorwacji, do Zagrzebia. No teoretycznie można, ale nie po to się idzie na dyskotekę i nie po to się jedzie na wakacje do Chorwacji. I tak samo CX-60 nie jest po to, żeby mimo swoich osiągów jeździć nim sportowo. To są osiągi, które pozwalają Wam mieć spokojne serce na autostradzie, czy po prostu na światłach, chcecie szybciej ruszyć, chcecie gdzieś się wepchnąć. To macie cały czas nieduże spalanie, a jednocześnie bardzo dużą moc, w razie czego pod nogą, ale to nie jest samochód do sportu, po prostu. I go tak nie traktujcie. Mimo, że, i tu muszę wspomnieć też kolejną rzecz, którą pewnie słyszeliście, bo jeśli oglądacie ten test, to widzieliście pewnie inne testy CX-60 i musieliście usłyszeć, że tu jest bardzo sztywne zawieszenie. Ja słyszałem jakieś opinie, że plomby z zębów wypadają, że nie da się tym jeździć, bo jest tak twardo. Odpowiem na to może bardzo elokwentnie. Sratatata. To jest bzdura, zupełnie tak nie jest. Oczywiście charakterystyka tego zawieszenia jest dość sztywna, jest po prostu mazdowska, ale to nie znaczy, broń Boże, że ten samochód nie ma nic wspólnego z komfortem, jest twardy, nie da się nim jeździć po jakichś nierównościach, po jakichś wybojach czy po progach zwalniających. On po prostu będzie w takich momentach troszkę sztywniejszy. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do takiej typowej charakterystyki SUV-owej, to na pewno będzie troszkę sztywniej. Czy odczucia będą takie, że to zawieszenie jest twardsze? Ale to ma też plusy. Dzięki temu trudno jest znaleźć dużo SUV-ów tego rozmiaru, które się od CX-60 lepiej prowadzą. Tylko żeby było jasne, bo sam przed chwilą powiedziałem, że to nie jest samochód do szybkiej jazdy sportowej, czy też do jakiegoś super prowadzenia. Ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że ten samochód, mimo tego, że jest SUV-em, daje przyjemność z tego prowadzenia. Daje przyjemność z jazdy, ale komfort cały czas zachowuje. Zupełnie nie zgadzam się z tym, że to zawieszenie jest za twarde. W mojej ocenie jest wręcz fantastyczne i podkreślę po raz kolejny jedną rzecz. Nie słuchajcie nigdy w takim na przykład wątku, jak chcecie kupić taki samochód, mojej opinii czy innych, chociażby waszych ulubionych youtuberów, bo takie rzeczy trzeba sprawdzić samemu. Kropka. Bo dla jednego coś będzie ok, dla jednego będzie za miękko, dla drugiego będzie za twardo. Sprawdźcie to po prostu. Podkreślam, ja wypowiedziałem swoje zdanie. A podkreślam to po to, bo za dużo razy słyszałem, że nie da się tym jeździć przez zawieszenie. To jest w mojej ocenie nieprawda. Dobra, przejdźmy troszkę do wnętrza tego samochodu, bo na pewno warto. Po pierwsze, możecie się śmiać, ale to będzie raczej znaczyło, że tym samochodem nie jeździliście albo też nie siedzieliście w niektórych samochodach marek premium, takiego prawdziwego premium, ale wykonanie tego samochodu, materiały, spasowanie, wygląd, zapach, dotyk, tak naprawdę wszystko przewyższa bardzo wiele samochodów właśnie z premium. Jak się ze mną nie zgadzacie, to dajcie mi przykłady. Ja oczywiście nie mówię o samochodach za 500 000 czy za 700 tysięcy, ale takie samochody, które są w tej klasie, X3, GLC, czy jakiś Lexus, czy jakieś Volvo, to nie patrzcie na znaczek, mówię o całej reszcie. To Mazda naprawdę jest na podobnym poziomie albo bardzo blisko. To, że to nie jest premium, to jest bardziej w naszej głowie, chociaż to nie chodzi o to, żeby to było premium czy nie było. Ja mówię po prostu o tym, jaka tu jest jakość. No to jest właśnie taka. Z kolejnych fajnych rzeczy. Android Auto, Apple CarPlay w każdej wersji, nawet w tej najniższej, jest i jest bezprzewodowe. I działa bardzo dobrze. Ciekawostka w ramach Apple CarPlay, ten ekran
nie jest dotykowy. Obsługujemy go tym pokrętłem, jak to już w Mazdzie jest od pewnego czasu, ale jak podłączymy sobie, czy to Android Auto, czy CarPlaya, to on dotykowy już będzie. Tylko tak naprawdę nie wiem w sumie po co, dlatego że on jest tak daleko, zobaczcie, ja nie sięgam ręką, musiałbym się wychylić do niego, żeby obsługiwać go dotykowo, więc to jest bajer, ale bajer zbędny. Raczej obsługujemy go w tym miejscu, tym pokrętłem, bo to jest bardzo intuicyjne, bardzo proste po przyzwyczajeniu, więc w zupełności wystarczy. Muszę też zwrócić uwagę na kamerę, bo ta kamera nie dość, że ma też świetną jakość, naprawdę super, ale ja już też doszedłem do tego wniosku, że jakość kamery to jest drugorzędna sprawa, ważniejszy jest szeroki kąt i tutaj ten kąt jest naprawdę szeroki. Zobaczcie, ja na przykład często wyjeżdżając z tego miejsca, jak zbliżam się już do skrzyżowania, to nie widzę, czy tutaj gdzieś dalej coś jedzie w tym miejscu. A tutaj widzę i to widzę świetnie, więc świadczy to o tym, że kamera jest rewelacyjna. Bo tak jak mówię, jakość jakością, ale ten szeroki kąt. Wow! Mamy również bardzo wygodne fotele. One mogą mieć oczywiście ogrzewanie, wentylację. To są już standardowe rzeczy, szczególnie w aucie takiej klasy, ale mają taką ciekawostkę. A w zasadzie dwie. Po pierwsze, czy fotel, czy kierownicę, czy różne ustawienia dla siebie możecie tutaj dopasować poprzez wpisanie, że tak powiem, swoich danych do systemu i w teorii samochód sam dopasuje właściwe ustawienia tych wszystkich elementów. W teorii. W praktyce spuśćmy tutaj kurtynę milczenia. Ale jest druga rzecz, czyli coś takiego, co mają telefony. Ja już parę razy mówiłem, że samochody to się stają troszkę takie telefony na kółkach. A czemu konkretnie? Bo na przykład Mazda CX-60 po zapisaniu różnych profili różnych osób, czyli na przykład zapisujesz sobie swój, zapisuje żona, zapisuje babcia, zapisuje koleżanka, to jest to taka opcja, że po wejściu do tego samochodu Mazda rozpozna, kto do niego wsiadł, przypisując twarz do profilu i ustawi te wszystkie rzeczy, czyli fotel, kierownicę, tak jak to było zapisane, więc to akurat działa i to jest całkiem fajny bajer. Ale ważniejsze rzeczy. Zacznijmy od bagażnika. Mamy tutaj 570 litrów i to jest po pierwsze bardzo dużo, a po drugie zwróćcie uwagę, że to jest plug-in. I mimo tego, że mamy tutaj baterię, nie pomniejszyła ona nam bagażnika. Czemu? Bo po prostu nie została pod nim zamontowana. Została zamontowana pod samochodem, tak więc CX-60 pod względem pojemności bagażnika również można bardzo pochwalić. I jeszcze taka ciekawostka. Jeśli lubicie tosty czy inne zapiekanki, a szczególnie lubicie je jeść w lesie czy na końcu jakiegoś dziwnego parkingu, to mam dla Was dobrą wiadomość. Otóż, jeśli tak się składa, że zawsze wozicie przy sobie toster, chleb, szynkę i żółty ser, to wystarczy, że ten właśnie toster podłączycie w tym miejscu i swoimi ulubionymi zapiekankami możecie cieszyć się każdego dnia. A zupełnie poważnie, mamy tutaj gniazdko, które możemy wykorzystać tylko i wyłącznie podczas postoju. Ono jest dostępne tylko i wyłącznie w wersji plug-in. Jest też drugie gniazdko, które jest dostępne z tyłu. W nim tostów nie przyrządzicie, bo one takiej mocy nie obsługują, ale możecie sobie na przykład naładować laptopa i to gniazdko działa oczywiście również podczas jazdy. Ale jest jedna rzecz, na którą też muszę Wam zwrócić uwagę, bo CX-60 teoretycznie wydaje się samochodem, patrząc na niego z zewnątrz, bardzo dużym. Ale przeczy temu troszkę miejsce z tyłu, bo zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu i na kolana wcale tego miejsca tak dużo nie mam. To mnie troszeczkę zaskoczyło. Mam tutaj bardzo duży panoramiczny dach, który wiadomo zawsze zabiera troszkę przestrzeni, ale nad głową również nie ma rewelacji. Mieszczę się, ale gdyby tutaj wsiadł ktoś, powiedzmy, o wzroście 190, to mogłoby być różnie. Więc zwróćcie na to uwagę, jeśli planujecie, że z tyłu będą jeździły bardziej rosłe osoby, to przetestujcie to na nich, bo mimo, tak jak powiedziałem, sprawiania wrażenia dużego samochodu, no to z tyłu tego troszkę nie czuć. A z plusów z tyłu mamy oczywiście podłokietnik, ale mamy też dwa wejścia USB, też już oczywiście pora na zmianę kabli, bo już praktycznie w większości nowych samochodów to już jest USB-C i tak jest też tutaj. Z rzeczy moim zdaniem istotnych nie uświadczycie tu nawet grama Piano Black. Nie ma go nigdzie, dosłownie nigdzie. Zobaczcie, na szczęście ja szukałem, ale nie znalazłem. Bo to jest coś, co wygląda fajnie, ale ogólnie w utrzymaniu to jedno wielkie dziadostwo. Najważniejsze, że to wszystko, co ma taki dziwny wzorek, nie wiem, co to w sumie jest, ale na pewno nie jest to Piano Black, więc super. Obsługę klimatyzacji na szczęście można jeszcze dziś zachować w formie przycisków, więc też super. A za jedyne 800 możecie sobie dokupić taki wypasiony kluczyk w kolorze nadwozia.
A i pamiętajcie, że w Mazdzie, bo wiem, że czasami gubi to osoby, które tym samochodem nie jeździły, prawidłowe wyłączenie samochodu to nie tylko naciśnięcie przycisku, ale wyłączenie go na R, a potem przesunięcie w lewo, aby rzucić parking. Sam ruch góra-dół nie wystarczy. Tutaj oczywiście zmieniamy sobie między wstecznym a drive, ale na koniec pamiętajcie parking i dopiero wyłączamy samochód. Fajne i potrzebne? Oczywiście nie, ale zwracam Wam uwagę, żebyście wiedzieli, bo można się czasem zgubić. Ale dobra, muszę o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie wisienka na torcie. Jak nie lubicie muzyki w samochodzie, to możecie ten fragment przewinąć, ale do rzeczy. Tak jak powiedziałem, dla mnie wyznacznikiem świetnego audio w samochodach, normalnych samochodach, nie kosztujących miliony, była Mazda 3. Ona nadal jest świetna, ale podczas tego odcinka, o którym wspomniałem, który nagrałem z Michałem z Mazdy, on zapewniał mnie, że tu jest naprawdę sztos. To są jego słowa. Ja to sprawdziłem. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem po wejściu do tego samochodu i sztos to jest mało powiedziane. To jak gra ten system, który wbrew pozorom, mimo że trochę dziwne, ma dość niewielką liczbę ustawień, które możecie sobie dostosować. Ale są w sumie te najważniejsze, chociaż mówię, dla mnie mogłoby być więcej, ale nawet mimo tego, to jak gra to audio, czego Wam oczywiście nie pokażę, bo nie ma jak, trzeba tu po prostu wsiąść, podejrzewam, że chodzi o akustykę, o wielkość tego samochodu i nie wiem o co jeszcze, no na pewno o zastosowane komponenty, ale mi naprawdę opadła szczęka. Powiem Wam tak, ja często jeżdżę na przykład Mercedesem spasionym GLA, który ma super dźwięk. Jeżdżę czasami S-klasą, która ma już taki top of the top. No to już jest samochód kosztujący dużo, ponad pół miliona. I tu wcale nie jest gorzej. A nawet bym rzekł, że pod pewnymi względami jest nawet lepiej. To nie jest tani samochód oczywiście, ale no gdzie mu do S-klasy? I to jest dla mnie szokujące, oczywiście w bardzo pozytywnym względzie. Pamiętajcie zatem, jeśli nie zwracacie na to uwagi, to nie ma tematu. Ale jak zwracacie, to jak weźmiecie do ręki cennik, to pierwszą rzeczą, którą dodajecie bezwzględnie, bez tego nie kupujemy CX-60, jest pakiet, który zawiera audio Bose, bo niestety to jest opcjonalne wyposażenie. Nawet w najwyższej wersji Takumi tego systemu w standardzie nie ma, ale tak jak powiedziałem, chcecie CX-60, lubicie muzykę, to jest pierwsza rzecz, którą dodajecie do konfiguracji. Koniecznie. Z rzeczy wartych odnotowania, to drzwi zasłaniają progi, czyli nie ubrudzicie się podczas wsiadania do samochodu. Już od drugiej wersji wyposażeniowej dostaniecie 20-calowe koła, w podstawie mamy 18, a te całkiem ładnie wyglądające wydechy to po prostu atrapy, chociaż warto wspomnieć, że zaglądając pod spód, faktycznie mamy dwie rury wydechowe. Chociaż mimo sporego silnika i dużej mocy, dźwięk tego wydechu na pewno nie jest w żaden sposób spektakularny. Dźwięk takiego silnika jest imitowany z głośników, czy próbuje być imitowany z głośników, ale na ten temat również spuśćmy zasłonę milczenia. Zobaczcie też, jaki fajny patent mamy przy pokrywie silnika. Wystarczy odkręcić zawiasy, można sobie tą pokrywę podnieść, można ją też sobie powiesić. I po pierwsze możecie sobie ten silnik zobaczyć, co jest dzisiaj raczej rzadkością w samochodach. A po drugie mamy oczywiście ułatwiony dostęp i możemy się do niego po prostu bardzo szybko dostać. Zwróćcie też uwagę na kierunkowskazy, które nie tak jak to modne jest dzisiaj wszędzie przepływają, tylko raczej zapalają się i gasną. Mi się to bardzo podoba. No i dobra, bo ja mógłbym gadać o tym samochodzie tyle, że odcinek trwałby tyle, co Władca Pierścieni na TVN-ie, więc nie przesadzajmy. Przejdźmy może do rzeczy, która jest jedną z najistotniejszych, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny plug-ina w podstawowej wersji Prime startują z poziomu 248 900 zł. Warto wspomnieć, że jak to w Mazdzie mamy tylko 4 wersje wyposażeniowe i to jest super, bo nie musimy spędzać 2 tygodni i wertować katalogu. Drugą dobrą wiadomością jest to, że CX-60 jest naprawdę dobrze wyposażona już od podstawy. Znajdziemy tu bowiem takie rzeczy jak choćby dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, pełne LEDy, Auto Hold czy bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Najwyższa wersja wyposażeniowa Takumi to koszt 285 800 zł, ale po dorzuceniu paru rzeczy, m.in. pakietu ze wspomnianym nagłośnieniem Bose czy trójwarstwowego koloru, cena będzie wahała się w okolicach 300-305 000 zł. Natomiast jeśli chodzi o diesla, to tutaj jest lepiej, ponieważ startuje on z poziomu 204 900 zł, a najwyższa wersja Takumi już z napędem na 4 koła to 268 900 zł. Wspomnę też, że wraz z CX-60 w Mazdzie debiutuje kolejny lakier premium. Jest to kolor biały, tutaj nazwany Rhodium White i dołącza on do jakże znanych i lubionych Machine Grey, czyli grafitu, a przede wszystkim flagowego czerwonego Soul Red Crystal. Koszt takiego lakieru to 4900 zł, a czerwony 5900 zł.
No i oczywiście to jest temat najbardziej kontrowersyjny w przypadku CX-60, bo to jest nadal Mazda, gdzie wiele osób taką cenę kojarzy już raczej z Audi, BMW, Mercedesem i po prostu psychicznie nie byłaby się w stanie przełamać, że za tyle kupuje Mazdę, chociażby była ona takiej samej jakości jak te wymienione samochody, no to jestem przekonany, że dla tych osób ten samochód odpadnie z kręgu zainteresowań. I ja tych osób, broń Boże, nie mam zamiaru namawiać na zakup takiego samochodu zamiast tego wymarzonego premium, bo to ani nie jest moja rola, ani w ogóle tego nie chcę robić. Chciałbym natomiast powiedzieć, że modelem CX-60 Mazda wchodzi na kolejny poziom, bo wypełnia tą dziurę, czyli braku mocnych silników. Nadal mamy fantastyczne wykonanie. O, nie powiedziałem, wyciszenie. Wyciszenie w tym samochodzie jest również kapitalne, tak samo jak za chwilę zobaczycie zwrotność. Tutaj jest dosyć wąsko, nie wiem czy łapie to kamera, za chwilę będziemy zawracać, to też zwróćcie uwagę jak ja się wyrobię. A ja wracam do mówienia o wyciszeniu. Naprawdę tutaj jest, znowu użyję tego słowa sztos, albo może to nie jest dobre słowo, tu jest cicho, tutaj można rozmawiać praktycznie szeptem. Chociaż z drugiej strony ja może mało zwracałem uwagę na wyciszenie, bo po prostu cały czas słuchałem muzyki na cały regulator. Ale właśnie, zobaczcie, zawracamy. Zobaczcie wielkość tego samochodu i to jest no problem. Wow. No ale znowu wracając. Wyciszenie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocną stroną tego samochodu, dzięki czemu nadaje się on na jazdę w trasie. A to nie jest przypadłość każdego SUV-a, bo niektóre z nich są po prostu za głośne, przez to, że mają kształt kiosku ruchu. No to tutaj jest super. A co do tych cen? Plug-in oczywiście, jak to każdy samochód z prądem, no troszkę przyprawiał zawrót głowy odnośnie ceny, ale diesel, jak ten diesel się już pojawi, bo będą jeszcze różne silniki, będzie Skyjack TFI, będzie hybryda, ale diesel, który będzie również bardzo mocny, będzie miał napęd na 4 koła i będzie tej jakości i będzie miał tył napęd na przykład, bo 4 koła super, ale 3,3 litra, mega dużo newtów i napęd na tył, no ja czekam, nie wiem jak Wy. Więc mocno podsumowując, mimo kilku rzeczy, które tutaj bym pewnie troszkę poprawił, czyli ta skrzynia i te dziwne dźwięki. One są dziwne, ale nie jest ich dużo, bo tak naprawdę podczas tego testu ja zauważyłem te dwie. No to dwie wady, dużo czy mało? To już sobie odpowiedzcie. Ale dla mnie to jest kolejny świetny ruch Mazdy. Szczególnie, że też nie powiedziałem, zobaczcie, w tym pluginie ta 2,5 litrówka to nie jest żaden nowy silnik, to jest wolnosąca benzyna, która cały czas jeździ w Mazdach, więc znana, pewna, sprawdzona jednostka, do której dołożono silnik elektryczny. To na pewno też umniejsza strach, który być może ktoś ma przed na przykład kupieniem plugina, bo mamy tutaj coś sprawdzonego, więc jeśli coś sprawdzonego obudowujecie w inne rzeczy, które razem tworzą tak fantastyczny samochód, no to mój odbiór tego samochodu musi być tylko i wyłącznie fantastyczny. Uwielbiam CX-60, chciałbym taki samochód, bardzo Wam polecam sprawdzenie go, chociaż jakbym miał dodać od siebie, to nie w tym czarnym kolorze, tylko w jasnej skórze, bo jakby to powiedzieć, Marian, tam jest jakby luksusowo, naprawdę. Widziałem taką wersję i jest jeszcze lepiej niż tutaj. Dajcie znać, co Wy myślicie o CX-60, czy widzieliście już ją na drodze, jak Wam się ona podoba, co sądzicie o drodze Mazdy, o tej swojej drodze, o tej innej drodze, czy ona Wam się podoba, czy może to jest błąd. Czekam na Wasze komentarze i na koniec standardowo zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, bo na pewno będziemy mieli na przykład diesla, który może okaże się jeszcze lepszy od tego samochodu, więc nie przegapcie. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!